inną drogę obrać. Teraz my jeszcze nie odchodzimy z rozmów po tym spotkaniu. Dołącza do nas zawodnik Skillstars Pro Monster na łączach. Podpytamy, pogadamy, zobaczymy jak on widział to spotkanie. Cześć Mateusz, hej. Cześć, Siemka. Na początek, może zapytam Cię o Twoją historię w drużynie Skillstars Probo. Gdy już wiedzieliśmy, że dołączacie do PKE Dywizji Mistrzowskiej, po pierwsze, jak Wy to wtedy odbieraliście? Po drugie, byłeś zawodnikiem oficjalnie wpisanym w tej drużynie od samego początku, ale nie widzieliśmy Cię w składach wyjściowych. Dopiero kolejkę temu dołączyłeś do drużyny. Jak ta cała sytuacja wyglądała Twoim okiem? Znaczy, od początku było mówione, że Boże ma stałe miejsce w zespole i. W momencie, w którym zdecydował się dalej rozgrywać z chłopakami, dalej mecze, to, no to wiadomo, że musiałem ustąpić miejsca, ale ostatecznie wyszło tak, że, że chłopaki do mnie napisali z powrotem, czy, czy pogram dalej z nimi, i, no i tak to wyszło. Mhm. No tak patrząc na sytuację twoją, właśnie wcześniej był Bożydar, teraz ty, Snajper, masz takie uczucie, że to jest taka twoja szansa, żeby właśnie pokazać się nie tylko publiczności, ale też innym zawodnikom na scenie, może innym takim dowodzącym, trenerom, żebyś był tym kandydatem może też przyszłości. Nie chodzi tylko o wyniki z Crystal Spraw, ale po prostu, że to jest trochę taka szansa, żeby wywalczyć sobie więcej tych okazji w przyszłości. Znaczy wiadomo, że każde rozgrywki są jakąś szansą i PL na pewno ma zaplecze czy to w widowni, czy to właśnie ludzie ze sceny śledzą wszystko i na pewno jakaś szansa jest. Mhm. A w dzisiejszych spotkaniach bo nie było to raczej dla Was najłatwiejsze przetarcie, co byś zmienił jeżeli chodzi o może Twoją indywidualną grę, może była jakaś taka jedna runda, którą wiesz, że mogliście zagrać lepiej, bo jednak przy tych dosyć bliskich wynikach nie trudno raczej o takie wspominanie pojedynczych zagrań. Znaczy nie pamiętam dokładnie co do jednej akcji, ale na pewno ogólnikowo e, dawno nie grałem drużynowo i od paru miesięcy zazwyczaj grałem tylko i wyłącznie faceity i w jakichś miksach, dlatego no, brakuje tych treningów i regularnej gry, ale myślę, że to się poprawi. A teraz te kolejne mecze, przepraszam, czy, czy właśnie w tych kolejnych meczach ty dalej będziesz rywalizował? Tu już chyba żadnych zmian nie przewidujemy i kolejne hmm. trzy spotkania będziemy cię widzieć. "Tak, jestem wpisany oficjalnie." Okej, okay, okej. Okay. No to przynajmniej tego doświadczenia meczowego troszkę więcej. Jeszcze jakieś pytanie tutaj Tak, właśnie a propos tych treningu i tej struktury powiedzmy, która się tutaj pojawia, czy jeszcze na te ostatnie kolejki planujecie z drużyną tak docisnąć, dopiąć powiedzmy kilka dodatkowych strategii, jeszcze przerobić jakieś kilka map, bo jednak wiemy, że Skillsters no tak dosyć na ostatnią chwilę było tutaj budowane do, do samej PG Dywizji Mistrzowskiej dołączyliście jako ostatnia drużyna, więc jak wyglądają plany dla Was, te właśnie drużynowe na najbliższe tygodnie, miesiące? Znaczy aktualnie wygląda u nas tak, że z okolicjusem nie, nie trenujemy i nie trenowaliśmy od samego początku z nim i cały czas jesteśmy na etapie szukania piątego gracza. Wiadomo, że będziemy starać się poprawić ten bilans, no bo aktualnie zajmujemy bodajże ostatnie miejsce w tabeli. Z jednym zaległym meczem, no, ale dzisiejszy mecz był bardzo ważny i ciężko będzie powalczyć o jakieś lepsze miejsce w tabeli, no, ale na pewno postaramy się dograć to do końca i zająć jak najwyższe miejsce, żeby na przyszły sezon zbudować coś lepszego i, i zacząć już trenować na poważnie. A jakiego zawodnika szukacie, o jakiej charakterystyce, bo no, wiedzieliśmy, że na początku okoliczny prowadził. nie wiem, to, of, no. to byłoby, byłoby ciężko, raczej wyniki by się nie poprawiły. No, że byłoby miło. No. No, miło także oczywiście, ale czy szukacie właśnie prowadzącego, okoliczność w ogóle cały czas dowodzi, bo w sumie to też się mogło pozmieniać. Jak byś mógł nakreślić właśnie jeżeli chodzi o tę sprawę piątego zawodnika, jak to teraz wygląda, jak to powinno wyglądać w przyszłości? Znaczy prowadzący on zawsze był ślepy i raczej nim zostanie. Uh -huh. I szukam po prostu kogoś na rifla, który wpasuje się. Okej, okay, okej, okay, jasne. No słuchajcie, nagle się okazuje, że Bogdan gra w polskiej lidze sportowej, i, i co, nie ma problemu urywać mapki na AGO? No nie ma, także wszystko jest możliwe. Szukajcie, a znajdziecie to, to na pewno. A my już Ci Monster dziękujemy za, za tę rozmowę. Życzymy dobrego wieczoru i do usłyszenia niedługo. Dzięki również, cześć. No ale zawsze jest taki moment, że z pewnymi drużynami na pewnym etapie ligi.